Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o uczeniu naszych dzieci przedsiębiorczości i pieniędzy. Jeżeli więc zastanawiacie się, jak podejść do tego tematu lub chcecie zaszczepić w Waszych pociechach chęć rozmowy na temat pieniędzy, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Nie ma chyba rodzica na tym świecie, który nie chciałby, aby jego dzieci nie osiągnęły sukcesu. Często bardzo ciężko pracujemy po to, aby nasze pociechy miały wszystko co najlepsze. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Ważnym aspektem, oprócz rzeczy stricte materialnych, jest również rozwój psychiczny i intelektualny naszych dzieci. Jeżeli chcemy wychować ich na ludzi, z których będziemy dumni, musimy zadbać również i o ten aspekt. Oczywiście rejonów, którymi rodzic powinien się zająć, jest bardzo wiele. Dziś jednak chciałbym porozmawiać z Wami o rozwijaniu w Waszych dzieciach żyłki przedsiębiorczości. Kiedy pomyślimy sobie, że nasz mały szkrab mógłby zostać milionerem, na pewno rozpiera nas duma. Warto jednak pamiętać, że zanim się to stanie, my sami musimy popracować z naszymi pociechami i pokazać im świat pieniędzy. Wiem, że dla wielu z Was może wydawać się to trudne, ale pamiętajcie, że jeżeli my sami nie zaznajomimy naszych dzieci z pieniędzmi, zrobi to ktoś inny lub nasze dzieci będą musiały zrobić to same. A często gęsto bywa tak, że kończy się to źle. Lepiej więc samemu przystąpić do tego dzieła. W tym wideo chciałbym pokazać Wam 5 sposobów na pobudzenie ciekawości naszych dzieci w rejonie finansów i przedsiębiorczości. Oczywiście nie jestem jakimś wielkim ekspertem w tej dziedzinie, ale sam stosuję wszystkie te metody i widzę bardzo dobre efekty tych metod na mojej trójce dzieci, dlatego pomyślałem, że warto podzielić się tymi metodami z moimi widzami. Okej. Zaczynamy. Pierwszym sposobem na to, aby nasze dzieci zaczęły interesować się finansami, jest czytanie bajek o podłożu ekonomicznym. Poprzez bajki dzieci uczą się wielu zachowań i wyciągają wnioski, dlatego też warto czytać dzieciom książki, w których bohater zdobywa wiedzę na temat przedsiębiorczości. Dzieci, słuchając takich bajek, zadają pytania, zastanawiają się nad losami bohaterów i wiele się uczą. My sami możemy wpleść w tego typu historię własne elementy, które chcemy pokazać dzieciom. Z książek, które przypadły do gustu zarówno mi, jak również i moim dzieciom, na pewno mogę polecić Wam Kota Biznesika. Książka bardzo dobra, która porusza zagadnienia przedsiębiorczości i zarabiania pieniędzy. W historię autor wplótł wiele wątków i zasad osób, które osiągnęły sukces, takich jak choćby Henry Ford czy Robert Kiyosaki. Czytałem tą książkę dzieciom już kilka razy i bardzo im się podobała. Oczywiście, jestem zwolennikiem kreatywności, więc staram się też samemu wymyślać historię dla moich dzieci dotyczących różnych zagadnień, takich jak choćby oszczędzanie, inwestowanie i zarabianie. To samo polecam robić również Wam. Nie ma nic lepszego niż tego typu bajki opowiadane do poduszki. Drugim sposobem na zaszczepienie przedsiębiorczości w dziecku są gry planszowe. Oczywiście jest to już sposób dla większych dzieci, ale gorąco polecam Wam tego typu sposób na spędzanie wieczoru w rodzinnym gronie. Na rynku jest naprawdę masę gier planszowych o tematyce ekonomicznej i oczywiście najpopularniejszy jest tutaj Monopol, ale nie musicie poprzestawać jedynie na tej grze, chociaż ona jest bardzo ciekawa. Jeżeli więc chcecie, możecie raz czy też dwa razy w tygodniu poświęcić czas na granie w gry planszowe. Po pierwsze, spędzicie mile czas z Waszymi bliskimi i zacieśnicie z nimi więzy. Po drugie, nauczycie ich wiele o przedsiębiorczości poprzez zabawę. Czasami warto grać tak, żeby przegrać, aby pokazać dziecku, jakie zachowanie prowadzi do przegranej, a jakie do zwycięstwa. Polecam Wam więc gry planszowe. Trzecim pomysłem na to, jak pobudzić przedsiębiorczość u dziecka, jest rozmowa o pieniądzach. Polacy najczęściej o pieniądzach nie rozmawiają lub wyrażają się o nich źle. Pieniądz, a raczej jego brak, jest najczęściej powodem kłótni lub zmartwień. Na to wszystko oczywiście patrzą nasze dzieci i wyciągają wnioski.
Wiele dzieci, widząc, że pieniądze powodują coś złego, w ogóle o nie nie pyta. Skutkuje to w późniejszych latach. Młodzi ludzie podchodzą często do swoich finansów w pesymistyczny sposób, przez to właśnie, że w dzieciństwie nie nabyli odpowiednich wzorców lub nabyli te niewłaściwe. Dlatego o pieniądzach powinniśmy z dziećmi rozmawiać jak najwięcej i jak najwcześniej. Rodzice muszą pokazać swoim pociechom również i ten aspekt z życia. Dla przykładu, ja swoim dzieciom prawie codziennie wspominam coś na temat finansów. A to pytam, na co zbierają pieniądze, a to zagaduję na temat tego, ile chcą zarabiać i co będą robić z pieniędzmi, gdy dorosną. Pytam ich również o biznesy, jakie chcą założyć i tak dalej, pytań tak na dobrą sprawę nie ma końca. Dzieci chętnie na nie odpowiadają, uruchamiając swoją wyobraźnię i budując swoje przeświadczenie na temat finansów. To samo polecam robić również Wam. Rozmawiajcie na temat pieniędzy, zadawajcie pytania, odpowiadajcie na te zadawane Wam i nie bójcie się tego tematu. Czwartym pomysłem na to, aby nauczyć nasze dzieci przedsiębiorczości, jest nauka poprzez zabawę. Opowiem Wam teraz historię. Pewnego dnia moje dzieci znalazły na naszej działce dwa małe pieniążki, które pewnie wypadły komuś z kieszeni. Przybiegły do mnie z błyskiem w oku, pokazując drobniaki. Zamiast jednak zbagatelizować całą sprawę, wykorzystałem ją do rozbudzenia ich wyobraźni. Pochwaliłem je za to, że przybiegły podzielić się tymi wspaniałymi wieśćmi i powiedziałem, że głębiej na pewno znajdą więcej pieniędzy, a może nawet i cały skarb i że trzeba koniecznie zacząć tam kopać. Przez pół dnia moje dzieciaki kopały dziurę w ziemi, poszukując skarbu. Wydarły wszystkie narzędzia z mojej szopy i ubrudziły się tak jak nie jeden górnik w kopalni. Dzięki Bogu w ziemi znalazły jeszcze dwa inne drobne pieniążki, ale podczas wykopalisk ile było konstruktywnych rozmów o skarbie, co z nim zrobią, jak się podzielą, na co wydadzą pieniądze. Zabawa była przednia i nawet nie wiedziały, ile nauczyły się tego dnia na temat pieniędzy i polubiły kopanie skarbów. Nauka poprzez zabawę jest więc znakomitym sposobem na wprowadzanie dziecka w świat finansów. Na pewno i u Was tego typu podobne historie będą miały miejsce. Musicie jedynie mieć oczy i uszy szeroko otwarte i w umiejętny sposób nakierować Wasze pociechy na przygodę związaną z pieniędzmi. Piątym pomysłem na to, jak pobudzić swoje dziecko do przedsiębiorczości, jest danie im własnych pieniędzy. Ten podpunkt jest moim zdaniem najlepszy. Własne pieniądze są czymś wspaniałym. Od kiedy tylko każde z moich dzieci zaczyna być dostatecznie duże, daję im pieniądze do ręki. Mają swoje portfele i tam trzymają swoją kasę, którą mogą wydać na co tylko chcą. Nie są to duże kwoty, ale uczą ich ważnych zachowań, które w przyszłości zaowocują. Pewnego razu, będąc z nimi na wakacjach, wzięły swoje portfele, chcąc sobie kupić coś na pamiątkę. Oczywiście, kiedy doszliśmy do stoisk, dziewczynki, kiedy tylko zobaczyły lalki, chciały je od razu kupić. Lalek mają ile dusza zapragnie, ale tego właśnie chciały. Mówię im więc, okej, macie swoje pieniądze, kupujcie co chcecie. Pamiętajcie jednak, że wydacie większość swoich pieniędzy na rzecz, której nie potrzebujecie. Po moim rodzicielskim pouczeniu, dziewczynki z radością wyciągnęły pieniądze z portfeli i kupiły upragnione lalki. To oczywiście zdarzenie zapadło im w pamięć i pomimo, że nie nauczyły się oszczędności, nauczyły się czegoś innego – zarządzania budżetem. Na własnej skórze zobaczyły, jak pieniądze wychodzą z ich portfela i lądują w kasie sprzedawcy w zamian za coś, czego pragnęły. Oczywiście to nie koniec, moje dzieci już teraz zarabiają pieniądze. Czasami płacę im za różne zadania, które wykonują w domu. Oczywiście tutaj trzeba uważać, aby zanadto nie nauczyć dziecka zależności pieniędzy od dobrego zachowania, ale od czasu do czasu w zamian za drobną kwotę zlecam im posprzątanie pokoju lub inne drobne zajęcia, które zazwyczaj nie lubią wykonywać. To procentuje, uwierzcie mi. Ostatnio młodsza córka płaciła tej starszej za wykonanie jakiegoś zadania, oczywiście ze swoich pieniędzy. Jak więc widzicie, dzieci uczą się bardzo szybko. Mam nadzieję, że to wideo zainspirowało Was do rozpoczęcia edukacji swoich dzieci i zaszczepienia w nich żyłki przedsiębiorczości.
Jeżeli tak się stało, zostawcie koniecznie komentarz lub łapkę. Będzie mi bardzo miło. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.